zrobimy takiego streamerka. Streamerka może być i na Pstrągi, może być na Morskie Trocie, w takiej wersji mocnej, kolorystycznej. Czyli taka dosyć jaskrawa, no, taka zielonka. Haczyk łososiowego makatsu, ósemeczka. Założyliśmy koralik czwórkę też, takiego silverka. Nić wiodąca 3.0 Denvils. Przymocowaliśmy tą niteczkę. Teraz przymocujemy drut miedziany. Drut miedziany posłuży nam, taki 0.4, posłuży nam do wzmocnienia całej konstrukcji na tułowiu. 10 cm odcinamy tego drutu. Przymocowujemy go do trzonka haczyka, kilkakrotnie przewiązując, żeby się dobrze mocno trzymał, żeby gdzieś nam się nie wyśliznął, jak już będziemy chcieli wzmocnić korpus. Cały trzonek możemy też przewiązać tą nitką, żeby się nam nic nie ślizgało. Teraz stworzymy ogonek. W przypadku takiej żarówiastej muchy, ten ogonek też zrobimy taki żarówiasty, zielony. I na ogonek weźmiemy kilka promyków tego właśnie materiału, którym będziemy też potem używali, takiego streamer Heira. Robimy to tak, że przymocowujemy, powiedzmy, go w połowie, dwa przewiązania, odchylamy, jedno przewiązanie, mamy ogonek. Całkiem fajny ogonek, nie za jakiś bardzo bogaty, ale o, utworzył nam już jakąś taką liniowość tej muszki. Teraz korpusik. Cała mucha ma być dosyć żarówiasta. Korpusik też będzie dosyć wyraźny, taki kolorystycznie, powiedzmy, świecący. Damy spektrę zmieszaną z oliwką i fajnym patentem jest użycie tego. Ta spektra będzie wyglądać tak, ta oliwkowa. Dobrym patentem jest też użycie ponownie tego materiału, czyli streamer Heira. W tym kolorku odrywamy tak troszeczkę przy materiale, mieszamy z tą oliweczką. Mamy teraz taki kolorek spektra wymieszana z tą zielonką. Tutaj możemy dowolnie próbować zmieniać kolor tego. Możemy dodać jeszcze tej zielonki, tego włosia, o. I już mamy taki bardziej zielony niż oliwkowy ten kolor. Wpadł kawałek włosia na obiektyw, ale myślę, że teraz wszystko dobrze widać. Też wdzięczny materiał do tego, żeby bardzo dobrze na tym korpusie nam się to poukładało. Nie musimy jakoś zabiegać o to, żeby było go wszędzie równo. Świetnie się trzyma też na nici wiodącej. Wystarczy rękoma poobkręcać o, i spokojnie możemy tworzyć tułów bez konieczności używania na nić lakieru czy też jakichś wosków. Nie ma takiej potrzeby. Zbędną ilość, czyli to, co jest tam w nadmiarze, usuwamy. Pamiętamy, żeby za blisko korala nie tworzyć za dużej buły z tego materiału, bo potem nie damy rady pomocować poszczególnych elementów, które będą w następnej kolejności mocowane do tej muchy. Damy za dużo, to potem będziemy mieli problem. Dobra, no już nam się jakoś to podoba. Jeżeli jesteśmy w tym klimacie zielonym, oliwkowym, fajnie będzie dodać takie elementy bardzo mięciutkie, też właśnie zielonki i oliwki, które użymy po całym korpusie. Takie coś to będzie. Końcówka piórka, mocno podbita puchowo. Mocujemy tak, żebyśmy to potem fajnie mogli szczypczykami chwycić, czyli mocujemy zaraz za koralem. Za fajną, wyraźną, mocną stosinę, o, kilkakrotnie. I spokojnie teraz bierzemy szczypczyki. Za końcówkę tego piórka łapiemy. I staramy się
wokół osi korpusu z tym puszkiem. Z tym puszkiem pojechać. Piórko było krótkie, dlatego skoki moje, ta segmentacja jest spora. W tej chwili chwytam już ten miedziany drucik, podjeżdżam, raz końcóweczka. Segmentuję na razie tułów. Było krótkie pióro, więc widać, gdzie szczypczykami skończyłem, dlatego o, i udało się. Puszczam szczypczyki. Nie dbam o to, że gdzieś tam do samego końca tego tułowia. No i katastrofka. Właśnie to jest to. Poleciał nam drucik miedziany. No i to jest w dużym stopniu kłopot. Dlatego, że skończyliśmy tym drutem gdzieś w połowie korpusu. No co teraz zrobić, jak jest taka awaria? Tak naprawdę, no musimy zamocować kolejny drut. Żeby to zrobić, a nie chcemy zniszczyć jeżynki, przejeżdżamy nicią wiodącą, zostawiamy tam ten drut, który jest. Przejeżdżamy do tyłu. Jesteśmy znowu na części ogonowej. I co? Mocujemy kolejny drucik. Musimy tylko zwrócić baczną uwagę na to, żeby on gdzieś nie był przeciągnięty czy w jakimś miejscu uszkodzony. Bo jak jest gdzieś miedziany drucik już raz uszkodzony, to potem właśnie przy naciąganiu, teraz widzieliście, nawet nie użyłem za dużej siły, a on już poszedł. Rozleciał nam się, nie? O, czyli kolejny drucik. Słuchajcie, znowu trzeba kilkakrotnie przewiązać. I teraz razem z nicią wiodącą możemy tworzyć segmentację albo nicią wiodącą. Wracamy do przodu muchy. Dzwoni Paweł Sidewinder, to odbierzemy ten telefon. Słucham. Cześć, killer. No walczę, właśnie robię muchę i gadam i mówię właśnie, że dzwoni Paweł. No. W wolnej chwili zobaczę maila. Dobra. Coś tutaj walczę, próbuję segmentować teraz muchę, a była awaria. Ale nagrywam, wiesz, jak leci. Więc będziesz potem miał na co popatrzeć, jak coś, to może coś wybierzesz, nie? No, także teraz robimy takiego oliwkowego streamera, nie? No ale przerwałeś, więc wiesz, wybiłeś z rytmu, nie? Tak, no. Dobra, sprawdzę maila za chwilę, nie? Dobra, trzymaj się, hej. Spławiliśmy Pawła. Słuchajcie, całkiem dobrze to wygląda. Naprawdę. Jeszcze gdzieś teraz miedziany stary został. O, właśnie. Usunęliśmy go. Używam do drutu osobnych nożyczek. Mam takie specjalne do drutu. Pewnie, że nieraz się mylę i do żyłki też ich używam. Ale do żyłki staram się i do piór używać takich fajniejszych, precyzyjniejszych. No tych nie używam też do drutu. Przynajmniej się staram. A te do wszystkiego już mają nawet w zmienioną, że tak powiem, kalibrację i płaszczyzny, no ale z drutem sobie radzą, z nicią dużo gorzej. Niemniej, no mają być do drutu, więc nie ma się co przejmować tym, że nie radzą sobie nieraz z żyłką czy z nitką. Słuchajcie, dość ubogo to wyszło, no ale była awaria, pamiętamy o tym. Niemniej coś tam mamy na tym korpusie. Całkiem dobrze to wygląda, jest to mięciutkie. Możemy z powodzeniem jeszcze coś dodać, choć niekoniecznie. Może też być wersja taka delikatniejsza tego streamera. Co teraz robimy? Postaramy się go zrobić w takiej wersji, że będzie miał jak gdyby też brudkę. Nie jak gdyby, tylko dokładnie, będzie miał brudkę. I zrobimy mu tą brudkę. Brudkę zrobimy mu taką przyciemnioną, czyli oprócz tego, że znowu ta mocna zieleń, to gdzieś użyjemy też tą spektrę, którą mieliśmy na tułowiu. O, mamy spektrę w środku, mamy zielonkę. Z tego robimy brudkę. Jak to robimy? Przykładamy w dolnej części, przesuwamy w tym wypadku lekko w stronę kamery, poluzowałem pętlę, podciągam tą pętelkę i mam zawiniętą brudkę praktycznie pod muchą. O, kiedy naciągnę do dołu, to jest ta brudka. Nawet teraz widać, że ta brudka jest taka w dwóch kierunkach. Można by to powiedzieć, że
tak się na trójkąt zrobiła nam ta brudka. Dwukrotnie, trzykrotnie zaciągam. Bardzo fajna, bardzo ładnie ułożona brudka do dołu. Jest tego włosia sporo, jest dosyć długie, ale się tym nie przejmujemy. O, samą końcówkę tak pod lekkim kącikiem możemy odciąć, żeby była ta ilość odpowiednia. Teraz, kiedy odchylimy ją do tyłu, możemy spokojnie, kilkakrotnie o, przewinąć tutaj. Zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę fajnie. Analogicznie zrobimy u góry, tylko że więcej materiału damy. Damy więcej tego zielonego materiału i też spowodujemy, żeby troszeczkę bardziej to było oliwkowe. Dlatego dodamy tej spektry oliwkowej do zielonki, ale zielonki będzie więcej. Powiedzmy, że tyle oliwkowej spektry. A ile zielonki? No powiedzmy, że to by było chyba za dużo. Odłożymy tą spektrę, utniemy tyle zielonki. Mamy ją tutaj na wprost, tą zielonkę. Na razie robimy samą zielonkę. Przykładamy. Pamiętamy o tym, żeby wykorzystać też potem to, co jest tutaj. Przykładamy w górnej części korala, czyli na wierzchu muchy. Pętla między palce, zaciągamy. I teraz zwolnione, pętla zaciągamy z wyczuciem. Już fajnie się nam to tutaj podniosło. Tego irokezika przedniego przesuwamy, odchylamy do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Z wyczuciem zaciągamy. Fajnie stoi. I bardzo dobrze. Niech sobie tak stoi, dlatego że jeszcze mówiłem o tej spektrze, którą będziemy chcieli wykorzystać, żeby troszeczkę tej oliwki dodać. Zrobimy to teraz na samym końcu. Podamy ją na nić. Odchylamy i ta spektra fajnie nam tutaj za koralem się umiejscowiła i popatrzcie, wróciło też to w takie ułożenie bardziej ku tyłowi, nie stoi już tak bardzo. Im więcej razy będziemy robić to tutaj wzmacniać, to się będzie odchylać do tyłu. Aż tak bardzo, żeby się nam całkiem położyło, nie zależy nam na tym, więc zostawiamy bardziej w takiej pozycji. Koral jest fajnie, nitka, o, tutaj fajnie to już wzmocniło. Teraz bierzemy finisher. Słuchajcie, wyszła naprawdę fajna, taka oliwkowo-zielona mucha. Może być to streamer morski, może być to mucha na pstrągi z powodzeniem na jakąś taką kopniętą wodę, a nawet nie, dlatego że jest tej oliwki dosyć sporo. To ma sporo pracy. Ładnie żyje, gdzieś przy zatrzymaniu będzie się nam puszyć. Fajny też materiał, niedrogi i widać, że dużo w nim jest pracy. Powinno być fajnie. Koral będzie też powodował, że gdzieś dobrze będzie nam, że tak powiem, dźwigowo zachowywać się ta mucha. Teraz tak, odcinamy nić wiodącą, bierzemy lakier. Słuchajcie, lakierujemy. Podajemy lakier zaraz za koralem. Może nawet powiedzmy dwie krople tego lakieru. Gdzieś też pamiętamy o tej dolnej części pod koralem. Koral od dołu. No i co? Fajna mucha. Fajna mucha z oliwkowym tułowiem. Też widzieliście, była awaria. Jakoś tam z tej awarii wybrnęliśmy. Tak naprawdę tego drutu miedzianego jest na korpusie sporo. Też tego nie widać. Estetycznie, całkiem estetycznie to wyszło. Wcale nie widać tej awarii. Zobaczcie, ta segmentacja jest nie najgorsza. Zachowana, można powiedzieć. Dubbing zawiera spektrę, a przez to, że zawiera spektrę, to wszelkie elementy jakichś niedoróbek, niedociągnięć są zamaskowane i to, że drut jest gdzieś tam urwany, ojejku, to ryba o tym nie wie. A my jesteśmy zadowoleni, że nie zawaliliśmy całej muchy. Wszystko udało się doprowadzić do końca. No i co tam? Tylko żeby coś na to chciało wziąć. Powinno. Pracy jest, mówię, w musze sporo, więc będziemy próbować nad wodą. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.